trochę słabszy, ale nadal wieje wzdłuż całej trasy najazdu do progu, później w trakcie przelotu nad bólą ze skoku z tyłu, a ten skok Krystiana naprawdę przyzwoity. Troszkę lepszy, tak, w związku z tym, że jest zawodnicy startują z belki numer 18, o jeden wyżej. Szybkość zwiększyła się o około 3,4 km na godzinę. W tej sytuacji Krystian skoczył nieco lepiej. 107 metrów. Tak, tak jest w tej chwili jego, takie jego możliwości są w tej chwili w tym dzisiejszym konkursie, ale myślę, że z uzyskania pierwszych punktów w Pucharze Świata może być zadowolony.